Dziś trasa programu Rowerem przez Opolskie doprowadza nas do gminy Namysłów. To właśnie szlaki tej gminy będziemy przemierzać. Rozpoczynamy od samego Namysłowa, poznając zabytki miasta. Będziemy również jechać w kierunku Michalic. To tam słynny zalew, który jest często odwiedzany przez mieszkańców. I zakończymy w miejscowości Smogorzów. Przemierzanie szlaków rowerowych gminy Namysłów rozpoczynamy od samego miasta, a tutaj chcąc przynajmniej w jakimś stopniu poznać miejskie zabytki i poznać miasto, rozpoczynamy oczywiście od rynku, bo nie sposób inaczej. I na każdym rynku zawsze coś ciekawego się znajdzie. Na każdym rynku znajdzie się coś ciekawego, nasz XIV-wieczny ratusz, a przede wszystkim kamieniczkę, który polecam wszystkim zwiedzającym Namysłów, żeby zwrócili uwagę. Namysłowskie kamienice bardzo przypominają nam kamienice we Wrocławiu. A to wszystko przez to, że kiedyś Namysłów spłonął w 3/4 i wrocławianie pomogli odbudować nasz rynek, nasze kamienice piękne na wzór swoich wrocławskich. I stąd to podobieństwo. I stąd to podobieństwo, co nie każdy z odwiedzających Namysłów zwraca na to uwagę, a warto. I dalej pójdziemy w kierunku Bramy Krakowskiej, to będzie kolejny punkt, który warto zobaczyć. Który warto zobaczyć, zwłaszcza, że idziemy historyczną ulicą, ulicą Krakowską, która od początku założenia miasta nigdy nie miała zmienianej swojej nazwy, mimo zmian historycznych w przynależności miasta. Jesteśmy przy Bramie Krakowskiej, to jest najstarsza zachowana brama wjazdowa do miasta i najstarszy odcinek murów obrony, które za nami. Tak, to jest najstarsza część miasta, najbardziej widowiskowa, z basztą prochową, na którą możemy wejść, podziwiać panoramy. Przy dobrej pogodzie nawet można sobie zobaczyć ślęże, także to jest dodatkowy atut zwiedzania naszego Namysłowa i oglądania okolic. I stąd możemy również ruszyć wzdłuż murów miejskich promenadą miejską, która istnieje od drugiej połowy XIX wieku i zachowana jest do dziś w 80%. Jest to urokliwa część miasta, którą polecam wszystkim, którzy zechcą na rowerach zwiedzać Namysłów i okolice. Dalsze zwiedzanie Namysłowa i okolic będziemy kontynuować w towarzystwie burmistrza Namysłowa, ale teraz robimy sobie chwilę przerwy. Stoimy przy murach miejskich, to tutaj rozpoczyna się deptak pieszo-rowerowy. Dla nas będzie to trasa rowerowa i właśnie tym deptakiem możemy przejechać wzdłuż murów miejskich. Tak, znajdujemy się w sercu Namysłowa. Mamy bardzo dobrze zachowane mury miejskie, jedne z lepiej na Opolszczyźnie, poza Paczkowem i Byczyną. Tutaj, gdzie stoimy w XIX wieku, był taki deptak rekreacyjny. Natomiast po wojnie była tutaj taka ścieżka, można powiedzieć, gruntowa i kilka lat temu został stworzony tutaj od nowa deptak taki pieszo-rowerowy, gdzie można praktycznie objechać te mury, zobaczyć je, bo mury w Namysłowie są praktycznie dookoła zabytkowego centrum świetnie zachowane. Zatem siadamy na rowery i ruszamy w drogę. W drogę. Jesteśmy na jednej ze ścieżek rowerowych na terenie gminy Namysłów. Jak wiele jest ścieżek w Namysłowie i w okolicy? Idea była taka, aby robić to całe przedsięwzięcie wspólnie z powiatem namysłowskim, bo tutaj sieć dróg powiatowych się łączy z gminnymi. W tej chwili gmina Namysłów ma około 10 km gotowych ścieżek, powiat namysłowski również 10 km i w tej chwili wszystkie miejscowości najbliżej miasta Namysłów są połączone ścieżkami. I ta ścieżka, na której teraz jesteśmy, prowadzi nad zalew w Michalicach. Praktycznie z każdej strony do zalewu dochodzą ścieżki, bo od Namysłowa, z dwóch stron, od miejscowości Bukowa Śląska, także jest kompleks dobrze wyposażony. Jesteśmy w Michalicach, zalew, woda, słońce, relaks. Tak można to w kilku słowach podsumować. To jest takie miejsce nieopodal Namysłowa, gdzie przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale i z innych województw. Oprócz tego, że można się tu zrelaksować, to można połowić ryby, popływać na desce, na żaglu, popływać na łódkach, na kajakach. Także miejsce, gdzie można wypocząć pełną piersią. To my odpoczywamy, ale tylko na chwilę, ponieważ za chwilę ruszamy dalej. Tym razem kierunek Smogorzów. Jesteśmy w Smogorzowie, to ostatni punkt naszej dzisiejszej trasy po gminie Namysłów. Za nami smog, bo jak jesteśmy w Smogorzowie, to ten smog w różnych odsłonach będzie się pojawiać.
Tak, to prawda, smog jest naszym symbolem. On powstał od legendy i smoka będziemy spotykać przejeżdżając przez Smogorzów w większościach miejsc. Będzie on na posesjach różnych mieszkańców, jak też na innych, na ławkach, na powitaczach, wszędzie gdzieś jest tam powtarzalny. Na pani koszulce również, tak, bo tak. Logo stowarzyszenia. Tak, jest to logo stowarzyszenia. W takim razie jedziemy szukać smoków, a dołączy do nas prezes stowarzyszenia Nasz Smogorzów. Jesteśmy przed kościołem w Smogorzowie, przepiękna budowla, która ściąga tutaj wiele młodych par, które decydują się właśnie na ceremonię zaślubin w tym kościele, ale to przede wszystkim także kawał historii. Tak, nasz kościół jest chlubą Smogorzowa, jest to kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Jest to budowla, która jest następczynią drewnianej budowli, która spłonęła w XIX wieku. A to była drewniana świątynia, która była siedzibą biskupstwa w Smogorzowie. Nasz kościół jest najwyższą budowlą murowaną w całym powiecie namysłowym. Jedziemy teraz aleją i ta trasa jest często uczęszczana przez mieszkańców i traktowana właśnie jako taki trakt rowerowy. Tak, dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zrewitalizować naszą aleję. I ta aleja jest swego rodzaju zaproszeniem do odwiedzenia Smogorzowa przez mieszkańców Namysłowa i gości, którzy odwiedzą zalew w Michalicach. Smogorzów był ostatnim punktem na naszej dzisiejszej trasie po terenie gminy Namysłów. Ścieżek i specjalnie oznaczonych tras rowerowych tutaj nie brakuje, więc spokojnie można przyjechać i zwiedzać gminę rowerami.